Siadamy. Na początku przywitanie, czyli jak było na dzień dobry? One. One. One geishimas. One geishimas. I siadamy na wprost siebie. Kubusiu, na wprost tatusia. I teraz ukłon. Tak. Kuba wstaje, ja będę na siedząco, żeby było mnie widać. I technika z lustereczkiem. Dzieci ją pamiętają. Nazywa się jak ikio. Ikio. Omo. Omo. Te. Omo te. Powtórz całym zdaniem. Ikio omo te. Ikio omo te. Brawo. Ikio omo te. Podajemy rękę dłonią do góry. Ja łapię. Często pokazujemy też tak, że podajemy cześć. Tylko, że nie łapiemy się cześć za rękę, tylko łapiemy za nadgarstek. Potem jest lustereczko. Pięknie. Lustereczko, czyli patrzymy na swoją dłoń, tak jakbyśmy trzymali lustereczko. Nie trzymajcie za nisko, bo wtedy ten łokieć nie pójdzie w górę. Chodzi o to, żeby ten łokieć przeciwnika poszedł w górę. Czyli lustereczko to jest metoda na podniesienie łokcia. I druga rączka łapie za łokieć. I łokieć, pamiętamy, że palce są na górze, a kciuk idzie w dół. Łokieć pchamy w kierunku nosa. Pchaj, 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 pchaj. Brawo. I na koniec pamiętajcie, że kończymy pozycja kiza, a druga osoba w pozycji bezpiecznej, czyli kolanko zgięte i rączka zgięta. Dziękujemy. Kuba, siadaj, ukłonimy się. I ładnie, jak się mówi? Ari? Gato. Arigato. Jestem.